Cześć, witajcie w trzecim filmie o Builderze. Będzie takie podsumowanie tego, co zrobiliśmy. W pierwszym filmie z serii był Fluent Builder, w którym stworzyliśmy sobie kota budowanego tym Fluent Builderem. W drugim filmie był klasyczny builder pokazany, w którym obiekt budowany jest przez dyrektora, który buduje go na podstawie buildera, takiego planu. Klasyczny builder, osobiście rzadziej się z nim spotkałem w codziennej pracy niż z Fluent Builderem. Sam Fluent Builder jest często nazywany po prostu builderem. I pokazać Wam przykład takiego Fluent Buildera, że nie jest to tylko taki builder, który sobie wymyśliliśmy. Mamy na przykład na stronie Oracle w dokumentacji pokazany, jak jest taki builder wykorzystywany w przypadku Locale. Skopiujemy to sobie. Musimy to trochę zmodyfikować, ponieważ builder jest statyczną klasą wewnętrzną klasy Locale, dlatego musi to wyglądać tak. O, widzimy. Builder jest statyczną klasą wewnętrzną wewnątrz Locale. Teraz to nie wygląda tak samo, ponieważ jest to inaczej sformatowane. Chwilę poświęcimy na formatowanie. I widzimy, że jest to prawie to samo. Jedna różnica jest taka, że w konstruktorze nie podaliśmy żadnego argumentu. Tutaj w przypadku kota sobie wymyśliliśmy, że imię jest wymagane, dlatego w konstruktorze będziemy podawać to imię. Pamiętajcie, że te wzorce są taką wskazówką, jak można sobie uporządkować kod. Nie bójcie się modyfikować tego na swoje potrzeby. Jeżeli uważacie, że na przykład jakaś prosta zmiana w waszym przypadku coś wam ułatwi, to nie bójcie się eksperymentować. Skasujmy sobie tego buildera, który tu skopiowałem. I przejdźmy do tego, kiedy korzystać z jakiego. Widać to bardzo na przykładzie właśnie, jak to jest wykorzystane w kliencie. Więc jeżeli chcecie, by klient miał możliwość decydowania, jak został zbudowany obiekt, czyli poszczególne pola, że tutaj wiek jest 3, kolor jest taki, taki jest właściciel, to korzystacie z tego, z tej pierwszej wersji buildera. Widzicie, że czytelność jest poprawiona w porównaniu do konstruktora, wielu konstruktorów, czyli konstruktora, który ma bardzo dużo parametrów. W przypadku, gdy jest tych parametrów tak mało, jest to jeszcze ok, ale gdyby było ich tak dużo, to nie jest to czytelne, co jest co. A tutaj od razu widzicie, że to jest age, to jest kolor i tak dalej. Natomiast jeżeli chcecie, by klient się nie przejmował tym, jak jest zbudowany dany obiekt, to korzystacie z tego klasycznego buildera, w którym macie klasę builder, z której korzysta dyrektor, czyli dyrektor ma przekazywany jakiegoś buildera, czyli dyrektor dostaje plan, według którego buduje sobie w tym przypadku nasz samochód. Czasami zamiast dyrektora jest nazywane inżynierem, czyli było car engineer zamiast car dyrektor. I nasz builder, tutaj jest to interfejs tego buildera, klasa, która implementuje ten interfejs, na przykład race car builder, mówi, jak jest zbudowany ten nasz samochód. Racecar Builder, tutaj tak buduje silnik, tak buduje koła. Przypominam, jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów, dokładnie klasyczny builder jest omówiony w drugim filmie z serii o builderze. I to by było na tyle na temat tego wzorca. Pamiętajcie, by pobrać sobie kod źródłowy jednego i drugiego budowniczego, zbudować sobie własnego buildera na tym przykładzie, poeksperymentować i spróbować to jakoś wykorzystać w swoim projekcie, bo tylko tak się uczycie wzorców, a nie przez czytanie o nich czy oglądanie filmów. Zawsze godzina praktyki jest więcej warta niż 5 godzin oglądania filmów. To tyle. Cześć.